Dzień dobry, dzień dobry. Melduję się dzisiaj po kawce i po śniadanku. Głowa umyta, ja już ubrana. Liam jeszcze w pampersie biega, ale zaraz się zbieramy. Idziemy na zabaw, na jakiś spacer z Bobiem, tylko Kacper go jeszcze czesze, bo wczoraj miał kąpiel. No i chyba weźmiemy Mercedesa, bo Liam to już 100 lat nie jeździł po osiedlu Mercedesem. Proszę jeszcze, Liamku. Bobiego, Bobiego uczy. Nie jedziemy na Mercedesa, bo przypomniałam sobie, że przecież my dzisiaj do fryzjera mamy. Mieliśmy na 9.30, jest 9.40, ale zadzwoniłam do pani i mówi, że możemy przyjść na 10.25. Idziemy na chwilkę na plac zabaw. Liamek, co dostałeś od pani? Pokaż. Liam śpi, Kacper pojechał na myjnię. Chłopy to mają w myciem samochodów. Ja nie wiem, ja... Nie, dobra, po prostu ja nie myję samochodu, a on to uwielbia. I pojechał ostatnio, wysprzątał mój, teraz pojechał wysprzątać swój. Ja na obiad robię pomidorówkę, bo później właśnie idziemy do zoo, więc... No kurde, zawsze gdzieś tam jemy na mieście i jak nagotuję w domu dwa dania, to potem i tak na mieście coś zjem i po prostu za dużo kalorii jem. A czy Kacprowi chyba zrobię jakiegoś burgera delikatnego, bo mam mięso, ale sobie po prostu dzisiaj odpuszczę i Liamowi tak samo, bo tak myślę, że sobie pewnie pójdziemy na jakieś food trucki po drodze. No i co? No i zabieram się za obiadek. A w ogóle zobaczcie, jakie mam włosy. Może ma ktoś do polecenia jakiś, nie wiem, ujarzmiacz włosów. Po prostu zawsze jak umyję, to mi tak stoi. No, ja w ogóle nic na nie nakładam, tylko szampon i odżywkę, ale mnie to tak denerwuje. Jeszcze tutaj mi rosną te włosy małe. Nie no, po prostu tragedia. I właśnie zawsze to tak poprawiam, 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 a potem jeden dzień mam tłuste włosy przez to. Spakowałam dwie paczki z Winter, to jest sukienka i buty z Calvina i mam parę rzeczy do prasowania, ale naprawdę mało, bo pracowałam ostatnio chyba w sobotę, dzisiaj jest środa. Jakoś tak w ogóle nie piorę teraz, jak ja z mąż, nie wiem, o co chodzi. Ogólnie pranie to jest moje hobby. Wszyscy się do niej śmieją, ale ja naprawdę bardzo lubię robić pranie. Rozwieszać, w ogóle załączać, odplamiać. Ale odplamiać tylko od niedawna, odkąd mam ten mój odplamiacz Seal, który jest super, mega polecam wszystkim, na Allegro można kupić, niemiecki odplamiacz Seal. To lubię odplamiać, bo po prostu tylko polewam, czekam, rzucam do pralki, uwielbiam prać i rozwieszać i składać. No i nawet ostatnio polubiłam prasowanie. Właśnie byłam w środku na spacerku, odebrałam paczkę z paczkomatu. Thank you.
Gdzie jest zwierzątko? I co, wy na kamieniu? Jak Bobby to. Jest! Chyba jest! No dwa tu są. Koko, no. Chodź, idziemy na osiołki. Jesteśmy już trzeci raz w zoo z Liamem, ale jest to pierwszy raz, gdzie on tak naprawdę wie, o co chodzi i ma z tego dużą radość, biega sobie. Ale najciekawszym zwierzęciem jak dla niego były kury. Także ciekawie. W tym mini zoo to nie mogliśmy wyjść, bo cały czas tylko koko i koko i koko.
przyjechaliśmy do domu. Liamek sobie tutaj właśnie układa. Nawet nie wiem, jak to nazwać. No, w każdym razie bawi się. I za chwilkę będę go kąpać i będziemy szli spać. Ja będę montować tego vloga, zanim się położę, to będzie pewnie 22 jak zwykle. I tak właśnie ostatnio mijają moje wieczory, że nawet nie mam czasu na Netflixa. Także korzystam z Netflixa, jak Liam śpi, jak ma drzemkę w sensie. Przez dzień to wtedy zawsze sobie coś oglądam, trochę właśnie TikToka sobie poprzewijam. Ale powiem wam, że teraz jak mój mąż jest, to ja po prostu nie mam czasu na nic. Naprawdę. Mamy cały czas na pełnych obrotach. No a w końcu dzisiaj nie poszłam do wanarki. To muszę jutro iść. I muszę jutro iść, bo w piątek wesele. Dobra, dzięki wielkie za oglądanie i do jutra.